Bolesław Dańko Podczas gdy nasze rodziny jadą na Ukrainę, my wkraczamy do Chełma i Lublina, serdecznie witani przez rodaków. Gdy maszerowaliśmy przez Chełm, zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Na chodnikach stało mnóstwo ludzi z kwiatami, papierosami i słodyczami, którymi obdarowywali żołnierzy. W pewnym momencie jakiś może siedmioletni chłopak wbiegł na jezdnię, i wpadł pod koła samochodu wiążącego generała Berlinga. Kierowca Willisa, plutonowy Maligranda, nie zdążył zahamować. Generał natychmiast wysiadł z wozu, wziął dziecko na ręce. Chłopiec miał prawdopodobnie uszkodzone nogi. W tym momencie przybiegła z płaczem jego matka, powstało małe zamieszanie. Wina była po stronie poszkodowanego, ale radosny nastrój powitania został na chwilę zakłócony. Lublin również witał nas owacyjnie. Szybciej biły serca wkraczających żołnierzy tułaczy i łzy kręciły się w oczach. Bo po tylu przeżyciach, po niewierkach, głodzie i chłodzie, wracaliśmy do kraju jako żołnierze i nieśliśmy wolność. W czasie pobytu w Lublinie znalazłem się też na zamku. Obraz mam do dziś przed oczyma. W celach leżały kupy rozkładających się trupów. Prawdopodobnie oprawcy spędzali do jednego rogu celi wszystkich więźniów a następnie otwierali ogień z broni maszynowej. Pomordowani leżeli jeden na drugim. Część z nich, na pewno tylko ranna, została uduszona ciężarem innych. Powykrzywiane twarze, krew, trup i zaduch. Makabryczny widok. Nasi saperzy wynosili ciała na noszach, układali w rzędach, a miejscowa ludność rozpoznawała krewnych i znajomych. Był płacz, lament i... Wołanie o pomstę do Boga. Droga do Warszawy prowadziła przez nieduże miasteczko Ryki, które pewnego sierpniowego dnia znalazło się w sporym niebezpieczeństwie, z czego nie zdawali sobie sprawy jego mieszkańcy, jak i polscy i radzieccy żołnierze. Tego dnia ruch samochodowy na szosie Lublin-Warszawa był bardzo duży. W kierunku frontu jechały samochody ciężarowe z amunicją artyleryjską, bombami i benzyną, z przeciwnej strony też sunęła kolumna aut. W miasteczku powstał potężny zator, bo kierowcy zatrzymywali pojazdy, by kupić u przydrożnych handlarzy papierosy. Na długości kilometra stały samochody blokując przejazd, a nawet przejście piechotą. Wystarczyłby jeden niemiecki samolot i z miasteczka niewiele by zostało, nie mówiąc o stratach w pojazdach i ładunku. Była godzina dwunasta, gdy do korka dojechał samochód generała Berlinga, który natychmiast zorientował się w sytuacji. Wysiadł z samochodu i począł regulować ruchem, by jak najszybciej rozładować korek. Po kilkunastu minutach zrobiło się trochę luźniej na jezdni, lecz przejazdu w dalszym ciągu nie było. Niezdyscyplinowani kierowcy nasi i Armii Czerwonej, co chwila nadjeżdżali i zamiast zatrzymać się za stojącym wozem, zatrzymywali się obok, tarasując w ten sposób cały przejazd. Tak w pewnym momencie postąpił kierowca polskiego samochodu ciężarowego z Moździerzem, mimo danego przez generała znaku kierowca, jechał dalej. Dysponentem wozu był młody chorąży, siedzący obok kierowcy. Brak zdyscyplinowania wyprowadził generała z równowagi. Podszedł więc do samochodu, otworzył drzwi i powiedział: Ty, sk, synu, gdzie jedziesz? Po czym przyłożył chorążemu kilka razy. Żołnierz tylko zasłaniał się rękami. Kierowca miał szybki refleks, natychmiast włączył wsteczny bieg i się wycofał, bo jeszcze miał taką możliwość. Za chwilę w podobnej sytuacji znalazł się samochód Armii Czerwonej. Pojazd też się nie zatrzymał, mimo wyraźnego sygnału generała. Ten wydobył pistolet i oddał kilka strzałów. Wystraszony kierowca szybko zaczął się wycofywać. Na jezdni obok generała znalazł się też przejeżdżający pułkownik Armii Czerwonej. Natychmiast włączył się do pomocy generałowi. Po godzinie zator został rozładowany i samochody ruszyły w obu kierunkach. Obserwujący rozwój sytuacji żołnierze Armii Czerwonej głośno mawiali Włod, roszy i wasz generał Jan Prorok W końcu października 1944 roku również i naszej czternastoosobowej grupce upolitycznionych wydano puciowki, czyli rozkazy wyjazdu na front Jechaliśmy śladami naszych kolegów z Turnusu przez Moskwę i Mińsk do Lublina z obowiązkową przerwą w podróży na zwiedzanie Moskwy zaopatrzeni na drogę w suchy prowiant z dopełnitielnym pajkom i pierwszą oficerską garzę nie czuliśmy się syci. Kupowaliśmy więc na stacjach od Białoruskich bab smakowite i tutaj żytnie razowe lepioszki, takie same jak w Riazaniu za szkolną latryną. Rosja, wiadomo, ogromna i różnorodna, ale lepioszki w Komi, Riazaniu i Smoleńsku takie same wszędzie trącą biedą. Radość z powrotu do kraju wśród naszej czternastki była ogromna. Już od Mińska staliśmy niemal wszyscy przy oknach, rozpłaszczając nosy o zapocone szyby, aby nie uronić niczego z widoków. Aby uchwycić wzrokiem to jedyne miejsce, znak lub linie oraz czas przekroczenia granicy polsko-radzieckiej z 1939 roku. I aby od tego momentu zacząć liczyć czas i rozpocząć nowe życie. Nawet nasz szkolny kolega, czterdziestoletni Józef Macewicz, z Żytomierza Polak i nauczyciel języka polskiego w tamtejszym gimnazjum, który nigdy Polski nie widział, zachowywał się jak my. Dla niego kraj ojców był swego rodzaju egzotyką. Wielką, niewiadomą, znaną, być może tylko z opowiadań babuni. My wracaliśmy do siebie jakby na stare śmieci. Było, pamiętam, wczesne popołudnie. Październikowe słońce w swojej codziennej wędrówce wisiało jeszcze wysoko na bezchmurnym niebie, gdy nasz pociąg zdążający z Mińska do Brześcia nad Bogiem zatrzymał się na jakiejś stacji. – Stołpce! – rozległo się w wagonie. – Jak Boga kocham! Stołpce! – powtórzył jeden z kolegów. – Tędy nas wywożono do Rosji w 1940 roku, pamiętam. To przedwojenne polskie miasto i graniczna stacja kolejowa po polskiej stronie wykrzyknął radośnie. Tędy nas wieźli z Polski! Wszystkie oczy, jak na komendę, utkwiły w oknach wagonu od strony peronu. Nie wytrzymałem byłem najbliżej drzwi. Wyskoczyłem na peron i zadarłem wysoko głowę, starając się dojrzeć i odczytać nazwę stacji na głównym budynku. Rzeczywiście, stołpce! krzyknąłem i ja po krótkiej rozmowie z kolejarzami w polskich uniformach, gdyż główny budynek stacyjny przesłaniały wagony stojące na sąsiednich torach. Boże mój, toć to już Polska! Jestem już w Polsce, o której marzyłem, przemknęło mi przez myśl. I nawet nie dostrzegłem z okien wagonu miejsca w terenie lub znaku na polu, którędy przebiegała nasza polska granica przed zaledwie pięciu laty pięć długich lat czekałem na tę chwilę. Serce waliło mi jak młotem czułem je w piersiach, skroniach i oczach. Świat pulsował i wirował wokoło, chciało się skakać i krzyczeć w głos. Spojrzałem dziękczynnie w niebo, zaczerpnąłem głęboko powietrza, a nieproszone łzy radości spłynęły mi po policzkach. Jestem już w Polsce. Wyrwało mi się bezwiednie drugi raz tego samego dnia, gdy pociąg zjeżdżał z mostu w Brześciu nad Bugiem. Szum pociągu, zdążającego na południe, mącił do reszty moje rozdygotane myśli. Skupania na wolę, Sielec do ważiu i Stobnu. Pomyśleć tylko. Przed osiemnastoma miesiącami byłem niczym. Kułackim synem. Lysorubem skazanym na zagładę, a dziś, jako współgospodarz ojczystej ziemi, spoglądam na nią z góry, z okna wysokiego wagonu i jadę objąć oficerskie stanowisko w wojsku. Niedowiary. A jednak to prawda. Zamyślony i wpatrzony w jesienny krajobraz polesko lubelskiej równiny, dojechałem do Lublina który w owym czasie był stolicą Polski. Tu zbiegały się linie kolejowe i telefoniczne z terenów wyzwolonych spod okupacji niemieckiej. Naczelne dowództwo Wojska Polskiego mieściło się w centrum miasta przy krakowskim przedmieściu, więc tam zgodnie z rozkazem wyjazdu wydanym w Riazaniu skierowaliśmy oficerskie kroki. Po krótkiej odprawie w gmachu rządu i sztabu, na którą przyszedł i przywitał się z każdym z nas generał Aleksander Zawadzki, Wręczono nam skierowania do frontowych jednostek Wojska Polskiego na wakujące stanowiska. Wygrałem los na loterii myślałem, idąc później z kolegą Macewiczem na ulicę Leśną w Lublinie, do pierwszego pułku samochodowego, do którego obaj zostaliśmy skierowani na podobne stanowiska. Niczego lepszego nie mógłbym sobie nawet wymarzyć. Jednostka samodzielna, zmotoryzowana, podległa bezpośrednio naczelnemu dowództwu i stacjonująca w stolicy. Czy mógłbym to przewidzieć? Zbliżało się święto zmarłych 1944 roku. Ja, świeżo upieczony podporucznik, absolwent renomowanej ryjazańskiej szkoły, jedyny oficer w batalionie, mówiący na co dzień po polsku, skierowany na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu, miałem początkowo wolną rękę na polu wychowawczym w batalionie to bez wahania pierwszego listopada zarządziłem zbiórkę całego batalionu i w uzgodnieniu z proboszczem najbliższej parafii wprowadziłem trzy kompanie wojska do kościoła na sumę. W szyku, zwartym czwórkami zajęliśmy środek świątyni, a w czasie podniesienia, zgodnie z przedwojennym rytuałem wojskowym, prezentowaliśmy broń. Ludzie płakali. Ksiądz długo mi dziękował za masowy i przykładny udział wojska w kościele, a żołnierze od tego dnia nazywali mnie swoim chłopem a nie jak z początku, przybłędą z Moskwy nasłanym. Następnego dnia, w dzień zaduszny, odbyła się na Majdanku msza żałobna z procesją za dusze pomordowanych. Moich wczorajszych żołnierzy też na niej nie zabrakło. Świeże zwały ludzkich kości, włosów, obuwia i odzieży, a także krematorium z wózkami, hakami i startami popiołów pochodzenia ludzkiego Zrobiły na nas wstrząsające wrażenie. Dni mojej wojaczki w stołecznym Lublinie mijały dość szybko. Uzupełnianie szeregu wojskowych, szkolenie przyszłych kierowców i przygotowanie do wymarszu na prawdziwy front wypełniały mi czas od rana do wieczora. Podobnie było w Sielcach, Riazaniu i Komi. Tyle, że teraz to ja wydawałem rozkazy, które ktoś wykonywał. Przestałem się martwić niewykonaniem norm, brakiem chleba, odzieży... Teraz to wszystko mi się należało. Święta Bożego Narodzenia spędziłem z całym batalionem przy frontowym białym stoku. Szkoliliśmy kierowców, robiliśmy krótkie wypady nad Narew do frontowego Tykocina, ale wszędzie panowała cisza cisza przed burzą, która miała się rozpętać 12 stycznia 1945. Dwie nowoczesne armie zaległy na przeciwległych brzegach Narwi i przygotowywały się w tajemnicy do ataku i odparcia. W pierwszych dniach stycznia w Białymstoku odbyły się egzaminy dla kierowców wojskowych. Wypadły średnio, ale na pełny przydział samochodów do naszego batalionu musieliśmy jeszcze poczekać. Józef Franczak Znalezienie się na ziemi ojczystej w 1944 roku było radosnym przeżyciem, chociaż od stron rodzinnych w Stanisławowskim dzieliła mnie spora odległość. Spotkania z rodakami w różnym jednak przebiegały nastroju. Witano nas owszem, bardzo często z radością i wzruszeniem, ale czasem odprowadzano ponurymi i podejrzliwymi spojrzeniami. Wprawdzie polskimi jesteście żołnierzami. Mówiły te spojrzenia, ale polszczyzna waszych oficerów jakaś dziwna, orzełki nie te i w ogóle coś nie tak. Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy żołnierzy armii krajowej, tego dokładnie już nie pamiętam. Zdarzało się jednak dość często, że nasze patrole natykały się na patrole Akowskie, stacjonujące na tym samym terenie, i wtedy dochodziło do rozmów. Koledzy z AK na ogół dobrze znali i rozumieli naszą sytuację, podobnie jak orientowali się w swojej jeszcze trudniejszej. Wypytywali nas często o dowódców, sowieckich oficerów, o ich stosunek do polskich żołnierzy. Bo jeżeli jest zły, mówili, to my ich załatwimy. Takie zdarzenia miały miejsce. Zdejmowali nam także wrony i wręczali orzełki z koroną. Najczęstsze spotkania miały miejsce wtedy, kiedy przebywaliśmy na terenie lubelszczyzny. Rozmowy toczyły się nierzadko w knajpie, przy kielichu. Andrzej Rej. Ostatnie miesiące mojej służby w AK to upalne dni końca lata, a później coraz krótsze dni października i jesienne słoty na początku listopada, kiedy pedałowało się godzinami pod wiatr tnący lodowatym deszczem. Mimo, że już nas zalała, jak powódź, zwycięska i wyzwolicielska armia czerwona, w końcu sierpnia, a nawet jeszcze we wrześniu tliły się w nas jakieś nadzieje. Zgasły, gdy skapitulowało powstanie warszawskie. Dopóki walczyła Warszawa, zdawało się nam wbrew rozsądkowi, że jeszcze coś może się stać, że może alianci przyjdą nam z pomocą, ale alianci dali zginąć samotnie w Warszawie. Nie potrafili udzielić powstańcom pomocy, ani zmusić do tego Sowietów stojących za Wisłą. Nie byliśmy już nikomu potrzebni i spisano nas na straty, tak jak spisano na straty powstanie warszawskie. Na początku września była pierwsza duża wsypa. Na skutek aresztowania porucznika Witalisa, zastępcy komendanta obwodu, musiał zniknąć z terenu prawie cały skład sztabu. W rezultacie musiałem przejąć po ołówku obowiązki adiutanta, a oleńka po sewerze obowiązki oficera łączności. Do naszych dotychczasowych powinności doszły nowe, z odpowiedzialnością właściwą stopniom oficerskim, a zarówno Oleńce, jak i mnie, brakowało galonów oficerskich, no i po prostu doświadczenia życiowego. Przecież oboje mieliśmy wtedy po niepełne dwadzieścia lat. Nie mnie sądzić, jak wywiązałem się z zadań. Robiłem, co mogłem i jak mogłem najlepiej, mając równocześnie świadomość, że i tak nie ma już nikogo innego do tej roboty. Nie było już motywacji. Ludzie byli zmęczeni latami wojny, zdezorientowani i nieufni. Czuło się to w każdej rozmowie, chociaż nikt tego nie formułował. Rozkazy i dyrektywy naszego dowództwa też nie były jasne, nie dawały określonych celów działania, wyrażały tylko negatywny, defensywny stosunek do władzy ludowej, którą byli w terenie sowieccy komendanci wojenni i wszędzie obecne NKWD. Zaczęli sypać najpewniejsi nasi ludzie, bo nie znali sowieckiej mentalności. Trzeba było nieraz co kilka dni przeorganizowywać łączność w obwodzie, wyłączać skrzynki kontaktowe i uruchamiać nowe. Chronić zagrożonych ludzi, zmieniać szyfry, neutralizować konfidentów. Czuło się coraz wyraźniej, że to co robimy, to już tylko rozpaczliwe próby łatania rozsypującej się niepowstrzymanie sieci konspiracyjnej. Od października mnożyły się aresztowania. Pokazały się też pierwsze oddziałki Berlingowców, którzy werbowali po miasteczkach. Byli niby swoi w polowych rogatywkach, ale przecież odrażające obcy. Razili ludzi wyglądem. Ostentacyjną agitacją często upiorną, ruską polszczyzną. Pierwszy raz spotkałem ich w Baranowie rozlepiali afisze i siedząc na platformie ciężarówki śpiewali piosenkę, która miała słowa naszego hymnu narodowego, ale melodię ukraińskiej dumki. Oj, nie chodź chryciu na toj wieczornicju Oj, nie chodź grzesiu na te wieczornice z ukraińskiego. Na początku listopada wpadł kapitan Sosna, nasz komendant obwodu. Aresztowanie tego niezłomnego człowieka było dla nas prawdziwą katastrofą. Do czasu nowej nominacji zastępcą miał być jakiś starszy pan, kapitan w stanie spoczynku. Zameldowałem się u niego i po krótkiej rozmowie zorientowałem się, że on z konspiracji nic a nic nie rozumie, nawet nie wprowadziłem go w bieżące sprawy. Byłem trochę puszczony samopas, gdy dostałem rozkaz zameldowania się u nowego komendanta obwodu w gorzelni w Chorzelowie. Widziałem go tylko ten jeden raz. I nawet nie pamiętam jego pseudonimu. Był cicho ciemnym w stopniu kapitana, zrzuconym z Anglii na początku 1944 roku. Niewysoki, silnie zbudowany brunet. O wyglądzie i sposobie bycia zawodowego oficera. Przyglądał mi się uważnie, gdy składałem mu raport o stanie obwodu. Miałem wrażenie, że mój zachlapany błotem stary prochowiec, narzucony na Battle Dress. Nie wydał mu się wystarczająco wojskowy. Prosiłem o zmianę przydziału, uzasadniając to tym, że prawdopodobnie jestem już spalony. Wyraził zgodę i kazał mi czekać na nowe rozkazy. Na końcu rozmowy pokazał mi rozkaz odznaczeniowy, w którym poległy wiosną Przemek Kowalczewski dostał pośmiertnie krzyż wirtuti militarii. Oleńka krzyż walecznych, a ja podchorąży majski, brązowy krzyż zasługi z mieczami. Gdy kapitan gratulował mi odznaczenia, czułem w jego mocnym uścisku ręki odruch sympatii. Nie doczekałem się nowego przydziału. Kilka dni później zabrał mnie na drodze pod mielcem patrol NKWD i odstawił Ciupasem do Rzeszowskiego Zamku. Kruszałem przez kilka dni w dużej i bardzo wilgotnej piwnicy. Sam, jeśli nie liczyć, licznej szczurzej rodziny. Gdy tylko pozwalała mi na to szczurza rodzinka, spałem na gołych deskach prycze z rodzajem ulgi, że to, czego najbardziej się obawiałem, mam już za sobą. Wiadomo było powszechnie, że oficerów AK wywożą bez gadania do ojczyzny socjalizmu, a szeregowych wcielają do berlingowców. Sam zeznałem, że jestem kapralem pod chorążym, co potwierdzili świadkowie, czyli siedzący ze mną w celi, do której zostałem przeniesiony na czas śledztwa. Ci ludzie znali mnie z kedywu jako dechowe. Kiedy w kierownictwo dywersji komendy głównej AK. Ale kim jest podchorąży? Oficerem czy nie? Ot wopros. Oto pytanie. Na tym utknęliśmy, chociaż wiadomo, że kapral to podoficer, czyli starszyj. Nagle w tym impasie przypomniałem sobie pożekadło. Rzęścina? Nie człowiek. Proporścik? Nie oficera. Żopa? Nie słowiej. Kobieta, nie człowiek, chorąży, nie oficera, dupa, nie słowik. Obydwaj ze śledczym głośno rechotaliśmy z mało wybrednego dowcipu. Widocznie moja dosadna argumentacja trafiła mu do przekonania, bo na zaraz na wstępie przesłuchania padło decydujące pytanie. „Nu, rein. Czy jak ci tam? Kuda chcesz? W Sibir? Ili w Armiju? No, rein. czy jak ci tam? Gdzie chcesz? Na Sybir czy do Armii? Hmm, więc mam wybór. Nie zawahałem się, ani sekundy z odpowiedzią. Koniecznaż to w Armiju. Oczywiście, że do Armii. Konwojujący mnie dwaj bojcy zdejmują mi kajdanki przed drzwiami, za którymi urząduje rejonowa komisja rekrutacyjna, i bez ceregieli wpychają mnie do środka. Rejestruje rekrutów sierżant, siedzący przy stoliku. Dalej jest lekarz i za komisja. Podaję moje dane, a na pytanie skąd pochodzę, podaje powiat Mielecki. Sierżant wpisuje ochotnik, bo powiat Mielecki jest w strefie przyfrontowej i nie obowiązuje tam powszechna mobilizacja. Lekarza interesuje tylko prawe oko i palec wskazujący prawej ręki, ten od cyngla. Gdy upominam się o moje ucho, z którego cieknie jakieś paskudztwo, od kiedy rozwalił je śledczy lekarz, się niecierpliwi. Jakie ucho? No, nie zawracać głowy. Zdatny.